Białowieża to urocza mieścina. Położona na wschodniej granicy Unii Europejskiej, leży na rozległej polanie, otoczona największą, pierwotną puszczą Europy. Puszcza Białowieska leży po obu stronach granicy. Około połowa jej znajduje się po stronie polskiej, zaś druga część jest po stronie białoruskiej. Są to lasy, gdzie do tej pory zgodnie żyły wszystkie gatunki ekosystemu – ludzie, flora i fauna. Puszcza z lotu ptaka wygląda pięknie, lecz rzeczywistość na dole jest zupełnie inna. Króluje tu żubr, największy ssak europejski. Nierozłącznie związany z Puszczą Białowieską, do której przyjeżdżali ruscy książęta, polscy królowie i carowie Rosji. Tu, gdzie rządzą leśnicy, specjaliści, puszcza jest piękna. Lecz tam, gdzie rządzą ekolodzy lub raczej pseudoekolodzy, puszcza jest w agonii. Ona umiera, a pozostanie po niej plantacja chwastów grabowo-wierzbowych. Należy zadać pytanie, czy chcemy zagłady Puszczy Białowieskiej? W reportażu posłuchajmy wypowiedzi naukowców. Podstawowy błąd, jaki popełnia środowisko ekologów, tak zwanych ekologów i części przyrodników, to jest to, iż nie zauważają, że harmonijnej współpracy człowieka z przyrodą, z ekosystemami leśnymi, że można chronić przyrodę, chronić różnorodność gatunkową, jeżeli zastosuje się tam ochronę konserwatorską, ochronę ścisłą, ale groźne jest byłoby też i to, gdyby zamienić ją w plantację jakiegoś rodzaju drzew. Trzeba znaleźć złoty środek, a złotym środkiem jest leśnictwo wielofunkcyjne, czyli ochrona przyrody dzięki funkcji ekonomicznej dla funkcji społecznej. To jest złoty środek dla Puszczy Białowieskiej z pozostawieniem 10% powierzchni dla ochrony ścisłej. Z mojego punktu widzenia to byłoby optymalne. Tam należy obserwować naturalne procesy, a tutaj na pozostałych 89% powierzchni puszczy tworzyć mądrą współpracę człowieka z przyrodą poprzez wielofunkcyjną gospodarkę leśną.
Bo jak rozmawiałem z panem redaktorem Wajrakiem i z tymi osobami tam na tym spotkaniu w Białowieży, to oni mówią, priorytetem jest wypędzenie leśników z Puszczy Białowieskiej. A dlaczego? No bo tak jest lepiej. A dlaczego lepiej? I tutaj nikt nie potrafił mnie wytłumaczyć. W rezerwacie na przykład szafera, czy szosowy rezerwat, to miał być krajobrazowy. Czy on powinien tak wyglądać jak obecnie? Czy czemu nie walczą z chorobami? Czy to jest w całym świecie, jeśli jest rezerwat czy park krajobrazowy, czy tak się robi, że on pada, choroby go niszczą? Czy jest tam jakaś warka, na przykład w Słowacji, w Niemczech, w Ameryce? Czy tylko to w Polsce, w Puszczy Białowieskiej jest tak doprowadzane do takiego stanu? Właśnie mówimy o rezerwacie krajobrazowym, prawda? Z samej nazwy wynika jakby główna funkcja tego rezerwatu. A więc zależałoby nam na dużych walorach, przede wszystkim jakichś estetycznych. I tu zgadzam się, że zachowanie tych walorów estetycznych, krajobrazowych wymagałoby podejmowania działań z naszej strony, że my nie możemy tego tak po prostu pozostawić na żywioł. Pozostawienie tego na żywioł doprowadzi w krótszej lub dalszej perspektywie czasu, że te walory krajobrazowe w dużym stopniu znikną. Wystarczy popatrzeć, co tam się dzieje. O tych walorach krajobrazowych tego fragmentu puszczy, prawda, po obu stronach tej szosy Hajnówka-Białowieża, o tych walorach krajobrazowych tych lasów, tych drzewostanów decyduje duży udział takich gatunków jak na przykład sosna, jak świerk, jak dąb. Dlatego, że są to gatunki, które potrafią osiągać bardzo duże rozmiary, wysokość, grubość. One przeciętnemu człowiekowi dają obraz tego, czym jest puszcza. Te trzy gatunki. Ale te wszystkie trzy gatunki przegrywają, pozostawione własnemu losowi, przegrywają z grabem, z leszczyną, które stopniowo zastępują właśnie te gatunki. One zamierają, a na miejsce tych drzew, które zamierają, nie pojawiają się nowe osobniki czy egzemplarze tych gatunków. Także prędzej czy później one będą znikały stamtąd, z tego terenu. I ten rezerwat, który w tej chwili może jeszcze sprawia wrażenie ciekawego, stanie się bardzo mało interesujący pod względem estetycznym, krajobrazowym. Będzie to taki monolit grabowy, nudny monolit grabowy, który zaskoczy ludzi, którzy będą przyjeżdżali do Puszczy Białowieskiej nastawieni na zobaczenie czegoś nowego, niezwykłego, będą bardzo negatywnie zaskoczeni, jak zobaczą takie graby nudne, nie mające większych walorów krajobrazowych czy widokowych. A w innych krajach jak? Na przykładzie tych rezerwatów, które ja znam, prawda, ja mogę powiedzieć, że tam ten cel jest znacznie bardziej zróżnicowany, prawda, że są owszem miejsca, które są pozostawione jakby do naturalnej sukcesji, pod ochroną ścisłą, ale tam, gdzie są walory krajobrazowe, tam dopuszcza się, najważniejsze, tam dopuszcza się działania ze strony człowieka po to, żeby właśnie aktywnie utrzymać te walory krajobrazowe. Decyduje cel. Cel decyduje o tym, o metodach, które stosujemy, prawda. Cel jest najważniejszy. To, co chcemy osiągnąć i dostosowujemy metody do tych założonych przez nas celów. Jeżeli celem jest utrzymanie tych wysokich walorów krajobrazowych, to powinniśmy wszystko robić, żeby to utrzymać jak najdłużej, prawda? A my wiemy, co robić tak naprawdę, żeby te walory krajobrazowe utrzymać w sposób trwały również dla następnych pokoleń. Czyli inaczej można nazwać czynne takie szybka ingerencja. W tym przypadku jak najbardziej. Jak najbardziej. Ja nie jestem zasady przeciwny ochronie ścisłej, ale ona jest stosowana w innych miejscach. Wiemy, do czego ona prowadzi i tam
niech ona pozostanie taka. Natomiast w tym przypadku absolutnie uważam, że potrzebna byłaby aktywna ingerencja z naszej strony, czyli ta czynna ochrona po to, żeby w sposób trwały zachować zdolność tego rezerwatu do pełnienia tych funkcji, do których został powołany. A dla mnie jest to ważne, prawda, żeby dla tych wszystkich osób, które wjeżdżają do puszczy, od razu jak gdyby ten pierwsze wrażenie, mówi się, pierwsze wrażenie się liczy, prawda? I tutaj, żeby to wrażenie było takie, jakie powinno być. Jeżeli chodzi o świerka, to proces namnażania kornika cały czas trwa. Na większości powierzchni, zwłaszcza w rezerwatach ścisłych, jak też w lasach zagospodarowanych, gdzie ten świerk osiągnął 100 lat i nie można go już pozyskiwać zgodnie z prawodawstwem, które w tej chwili tam obowiązuje, no doprowadzi to do dewastacji tych świerczyn, do powolnego ustępowania świerka z Puszczy Białowieskiej. Na żyznych siedliskach stanowiska te zostaną zajęte przez grab. Jednak przy ochronie ścisłej, która no, na większości powierzchni puszczy jest prowadzona, świerk będzie ustępował. Jest to naturalne, gdyż zgodnie z wymaganiami biologicznymi tego gatunku wiek rębności świerka powinien wynosić w Polsce, w przypadku Puszczy Białowieskiej, maksimum 80 lat. I myślę, że takie badania trzeba w jakiś sposób rozpowszechniać, pokazywać, że proszę bardzo, nie tak jak profesor Wesołowski czy inni, że no pokazuje się tylko badania jakichś dzięciołów innych, a... W takim kierunku to nie pasuje to. No tak, no znaczy jest jeszcze jeden taki błąd ekologów, którzy patrzą przez różnego rodzaju gatunki niszowe, jak pachnica dębowa, jak jakieś inne, a nie zwracają uwagi na najważniejszy element lasu, co jest najważniejsze w lesie, drzewa. I trzeba patrzeć na te drzewa, na skład gatunkowy, jak one wyglądają, na cały ten ekosystem leśny. Jest spojrzenie ani, cały czas... Ani tylko nie drzewa, grzyb. A no właśnie, nie, grzyb też jest ważny, bo jak go nie będzie, nie będzie jakiejś współżycia, mikoryzy między grzybami, a drzewami, korzeniami, to też będą jakieś problemy. Tylko patrzmy na całość, nie patrzmy na jedną rzecz. Każdy element jest ważny, ale nie wynośmy pewnych elementów niszowych, bardzo rzadkich, że one są najważniejsze. Wszystko jest ważne, ale nie można powiedzieć, że dany dzięcioł jest najważniejszy i podporządkowujemy mu wszystko. Musimy patrzeć na cały ekosystem leśny. A w tej chwili leśnikom narzucana jest wizja lasu poprzez wizję martwego drewna. Dobrym przykładem jest tutaj rezerwat Szafera wzdłuż drogi Hajnówka-Białowieża. Ten rezerwat nie powinien służyć gatunkom niszowym związanym z martwym drewnem, tylko ten rezerwat powinien służyć w pierwszej kolejności ludziom. To powinien być rezerwat widokowy. On leży przy trasie Hajnówka-Białowieża. Tam ludzie powinni podziwiać majestat i piękno Puszczy Białowieskiej z różnowiekowym drzewostanem. Martwe drewno powinno być tam tylko dodatkiem niszowym, a nie czymś głównym. Tutaj pan wspomniał o tym, czy to nie jest sabotaż, zostawianie tak potężnych ilości drewna. Myślę, że w wielu przypadkach tak. Można zadać sobie to pytanie. Dlatego, że tak jak wykazują badania naukowe, ochrona konserwatorska nie zapewnia ochrony przyrody na terenie Puszczy Białowieskiej. To wykazują badania Brzezieckiego, wykazują badania innych. I o tym mówią już przyrodnicy i ekolodzy na całym świecie. W tej chwili najgroźniejszą rzeczą jest próba
zmiany ustawy o ochronie przyrody i odebrania lokalnym samorządom prawa głosu o decydowaniu o swojej przyszłości, o ich powiązaniach z ekosystemami leśnymi. To, co proponują środowiska tak zwanych ekologów, czyli że by samorządy nie miały prawa głosu, jest sprzeczne z jakimkolwiek prawem europejskim, jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, jest sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem. To jest to dyktatorskie zabranie głosu lokalnym społecznościom. Ja myślę, że to się nie zdarzy, że to był wypadek przy pracy ekologów i że Ministerstwo Środowiska, że rząd, że Sejm tego nie poprze, bo to tego nigdy nie było, żeby przynajmniej na terenie Puszczy, w okolicach Puszczy, w Białowieży, w Hajnówce, żeby aż w ten sposób zlekceważono głos lokalnych samorządów, lokalnej społeczności. Bo zgodnie z tym projektem samorządy wyrażałyby tylko opinię. Opinia jest niczym, bo każdy może wyrazić opinię. Panie profesorze, obecnie prowadzi pan badania w Parku Narodowym Puszczy Białowieskiej w rezerwacie ścisłym. Może pan by trochę określił swoje opinie na ten temat, co się dzieje w rezerwacie ścisłym? Zgadza się. Od 1936 roku Katedra Hodowli Lasu, którą reprezentuję, prowadzi badania w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego w oparciu o stałe powierzchnie próbne założone przez profesora Włoczewskiego, ówczesnego kierownika Katedry Hodowli Lasu. Mniej więcej co 10 lat powtarzamy pomiary drzewostanów na tych powierzchniach i te badania pozwalają nam określić, co dzieje się z drzewostanami pozostawionymi własnemu losowi, pozwalają określić taką wieloletnią dynamikę takich tych drzewostanów, lasów naturalnych. No, wyników tych badań, one już trwają przecież bardzo długo, jest dużo. Różne ciekawe wnioski wynikają z tych badań, ale jednym takim ważnym aspektem tych badań są zmiany składu gatunkowego tych drzewostanów. To, co my obserwujemy, to jest wyraźny trend w kierunku zmniejszenia różnorodności gatunkowej tych drzewostanów. Jest bardzo duża lista gatunków, które z czasem ustępują ze składu gatunkowego tych drzewostanów. Na tej liście są takie gatunki jak na przykład sosna, dąb, jesion, klon, wiąz. Do gatunków ustępujących należy również świerk. Natomiast znacznie mniej jest tych gatunków, które zwiększają swoją liczebność na tych powierzchniach. W efekcie skład gatunkowy tych drzewostanów coraz bardziej się upraszcza. No, takim głównym tutaj gatunkiem, który zyskuje w takiej wieloletniej perspektywie czasowej, jest grab, który jest bardzo ekspansywny, bardzo konkurencyjny i wypiera te wszystkie inne gatunki. Ta zmniejszająca się różnorodność drzewostanu, składu gatunkowego drzewostanu, no, przekłada się i musi się przekładać na coraz mniejszą różnorodność całej biocenozy leśnej, ponieważ z konkretnym gatunkiem drzewa związane są konkretne gatunki ptaków, owadów, grzybów. Jak zaczynają tych gatunków drzew brakować, również zaczyna brakować tych pozostałych gatunków, tych, które no, decydują o tej różnorodności gatunkowej tego drzewostanu. To jest jeden z takich głównych wyników tych badań i wniosków, jakie się z tych badań w tej chwili nasuwają. Bo jak rozmawiałem z panem redaktorem Wajerakiem i z tymi osobami tam na tym spotkaniu w Białowieży, to oni mówią, priorytetem jest wypędzenie leśników z Puszczy Białowieskiej. A dlaczego? No bo tak jest lepiej. A dlaczego lepiej? I tutaj nikt nie potrafił mnie wytłumaczyć.
Tu gniją miliardy, a przy chorobach nowotworowych dotacji do leków brak, wydłuża się wiek emerytalny, stać nas jedynie na piękny przystanek autobusowy przy rezerwacie pokazowym Żubrów. Te piękne okazy drzew, zamarłych z winy pseudoekologów, zostały ścięte ze względu na bezpieczeństwo. Ograniczenia wprowadzone przez rząd w Puszczy Białowieskiej okazują się być niestety tragiczne w skutkach. Samoistne wywroty drzew stanowią ogromne zagrożenie dla życia ludzkiego. Tym razem rosnący przy drodze chory świerk spadł bezpośrednio na jadący samochód. Nie doszłoby do tragedii, gdyby nie absurdalne przepisy ministra środowiska dotyczące zakazu wycinki i wywozu chorych drzew. Okazuje się niestety, że minister swoje decyzje opiera na opiniach ekologów. Ale czy w swych poczynaniach ekolodzy kierują się nauką? Żeby wstąpić w szeregi ekologów Greenpeace, tej organizacji, jakie należy mieć, nie wiem, wykształcenie, żeby dołączyć do Was? Nie trzeba mieć żadnego wykształcenia. Jest to kapliczka puszczańska, kapliczka leśników i myśliwych. Niektórzy głośni pseudoekolodzy ukończyli zaocznie warunkową maturę. Jak sami mówią, nie trzeba mieć żadnego wykształcenia, aby być ekologiem. To pod ich naporem dla Puszczy Białowieskiej będzie kaplica, a ta kapliczka pozostanie na jej grobie. W imię Boga i ludzi uczciwych. Pomóżmy dla Puszczy Białowieskiej obronić się od śmierci, gdyż bez pomocy człowieka ona umrze.